Na naszego radiowego YouTube'a wracamy z rekomendacjami książkowymi. Joanna Dywina będzie miała dla Państwa dzisiaj kilka nowości, a ja będę miał klasyka klasyki. O tym za chwilę. Zacznijmy, Joanno, od nowości. Co ciekawego przygotowałaś? Wiem, że ważna lektura dotycząca chyba każdego z nas, bo każdy z nas zna kogoś, kto na raka chorował albo choruje. Bardzo poważny tytuł, ważna książka, dobrze napisana. Mhm. Tę książkę dostałam od Ciebie z rekomendacją, że muszę ją przeczytać. I rzeczywiście to jest książka, która wciska w fotel, i to dosłownie. Tak. Jagna Kaczanowska, młoda kobieta, mama, dziennikarka, pisarka, psycholożka, usłyszała diagnozę rak. No i to jest taka informacja, na którą nikt nie jest tak naprawdę przygotowany. I ta diagnoza rzeczywiście wywraca całe życie do góry nogami, nie tylko życie samego chorego, ale też i jego całej rodziny i najbliższych, przyjaciół, znajomych. I też i środowisko zawodowe, bo o tym też pisze Jagna w tej książce. Jak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, którego lekarza wybrać, bo to jest też i bardzo ważne zadanie. Jak się zachowywać nawet przed samym sobą, jak traktować tę chorobę, pisze bardzo szczerze, bez owijania w bawełnę, Jagna w tej książce Rak i dziewczyna. To jest nowość z wydawnictwa Agora. Ja uważam, że tę książkę powinien przeczytać naprawdę każdy. A warto zwrócić uwagę na tę pozycję, ponieważ w tytule tygodnia od poniedziałku będziemy szerzej nad nią się pochylać. Nasza znakomita radiowa koleżanka Aleksandra Wodarczyk już zaczęła nagrywać fragmenty, które od poniedziałku, obszerne fragmenty kilkuminutowe w naszym stałym cyklu. Mhm. Tytuł tygodnia. Dobrze, polecamy tę książkę. Następna pozycja to jest Śniadanie z cząstkami. I rzeczywiście chcemy teraz Państwa zaprosić na śniadanie między innymi z Newtonem, ale też z innymi naukowcami. To jest książka o tym, jak ugryźć fizykę kwantową. I proszę się nie marszczyć. Ja nie zamierzam tego gryźć. Jestem bardzo daleki od fizyki kwantowej. Książkę czyta się w sposób naprawdę fantastyczny. Jest bardzo lekko napisana, też i z humorem. Bardzo poważnie traktuje mechanizm kwantowy. To jest podstawowa wiedza, jaką raczą nas autorzy, czyli Sonia Fernandez-Vidal oraz Frances Mirayas z wydawnictwa Insignis. To jest wielka sztuka, by na tak ważny temat mówić w sposób taki bardzo przyjazny, zachęcający, wręcz inspirujący do tego, by sięgać po kolejne książki, które rozszerzą właśnie tę tematykę. Okładka zwraca uwagę, kolorowe ciasteczko, tak. Aż by się chciało skrupać, skrupać można także książkę. Dwie kolejne nowości. Nie ukrywam, że moje ulubione. Dlatego zostawiłaś na koniec. Tak, kolorowe, pięknie wydane przez wydawnictwo Albatros. Jeżeli szukają Państwo książki, która mówi o filozofii zen, o wartości życia, ale mówi w taki sposób, że ta wiedza trafia prosto do serca i to w taki bardzo piękny, rozczulający sposób, to gorąco polecam właśnie te dwa tytuły. Ja zwracam bardzo mocną uwagę i na słowo, i na obraz, a w tych wydawałoby się niepozornych książeczkach ilustracje urocze, kolorowe są uzupełnieniem bardzo ważnej treści. Można się przy tym nieźle bawić. Jak Państwo widzą, to nie są obszerne jakieś księgi. Można tę książkę przeczytać jedną i drugą, poświęcając na to kilkanaście minut. Ale taka moja mała sugestia. Proszę się raczyć tymi opowiadaniami. Tak jak z pudełkiem fantastycznych, smacznych pralinek. Lepiej czuć niedosyt i sięgać po więcej. Bardzo, bardzo mocno polecam. Mamy kilka ciekawych nowości. Umówiliśmy się z Joanną tak, że będziemy w naszym cyklu YouTube'owym, książkowym mówić także o klasyce. Klasyka tutaj, w tej chwili w moich rękach. Książka jest w fatalnym stanie, ale tylko dlatego, że jeździła ze mną w góry. Jeździła ze mną w góry, powtórzę to, jeździła ze mną w góry, jeździła ze mną na wyprawy. Przeczytałem ją na pewno 10 razy, a może i więcej. To jest Ojciec Chrzestny. Mhm. Historia, którą doskonale znamy z filmu, z kina, ponieważ telewizja dosyć często powtarza te pierwsze dwa filmy, których historia jest w tej właśnie książce, bo ona obejmuje te dwie historie pokazane w dwóch pierwszych filmach. Trzecia odsłona, która była nieco później, na początku lat 90. jest już później. Natomiast książka jest bardzo dobrym językiem napisana.
czytając ją, warto po nią sięgnąć. Czytając ją, wczuwamy się w bohaterów, jesteśmy z nimi, zapominamy o tym, że czytamy książkę, wręcz się przenosimy do lektury. Ja przepraszam Państwa, że pokazuję Państwu coś tak być może zniszczonego, ale ona naprawdę jest używana przez czytanie. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny, klasyka. Klasyk to jest książka, która była przetłumaczona na kilkadziesiąt języków. Mm-hmm. Tutaj napisano na okładce, że 25 milionów egzemplarzy wydrukowano. Teraz jest na pewno dużo, dużo więcej. I ciekawostka jest taka, że znam osoby, które kolekcjonują poszczególne wydania Ojca Chrzestnego. W Japonii wydane mm-hmm. we Francji, w Wielkiej Brytanii i tak dalej. I wierzcie mi Państwo na słowo, że osoby, które przed laty zainwestowały chociażby w pierwsze wydanie Ojca Chrzestnego, naprawdę teraz mają powód do zadowolenia, nie tylko dlatego, że posiadają piękną książkę, ale także, że ta książka nabrała ogromnej wartości także materialnej. Mm-hmm. Być może warto kiedyś porozmawiać nie tylko o tym, co książka nam daje w sensie przeżywania, ale także poruszyć ten aspekt inwestycji w książkę, mm-hmm. bo coraz więcej ludzi książki zaczyna zbierać. Masz jakiś ulubiony cytat z książki? Cytatów jest mnóstwo, to chociażby słynne zdanie złożę jemu propozycję nie do odrzucenia, to znamy z filmów, mm-hmm. ale zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę lekturę, dlatego, że jest tu wiele rzeczy, których nie ma w filmach. I na przykład na początku książki jest taka scena, kiedy Ojciec Chrzestny w filmie grany przez Marlona Brando wraz z synami składa wizytę swojemu umierającemu przyjacielowi i ten przyjaciel, bardzo zły człowiek do szpiku kości, chce uratować się przed śmiercią, on jest umierający, zaczęliśmy dzisiaj naszą rozmowę od umierania mm-hmm. i na niej kończymy, chce, żeby Ojciec Chrzestny wyzwolił go od śmierci, żeby szepnął komuś tam na górze, żeby zostawił go na ziemi. To jest oczywiście niemożliwe. Obaj ci ludzie i ci synowie, jak się później okazuje, to są ludzie źli, niektórzy do szpiku kości, to są gangsterzy. Ale ta scena jest niesamowita i nie ma jej w filmie. Tu bardzo wiele rzeczy, które są w tej książce, do filmu nie trafiło. Dlatego tym bardziej zachęcamy do lektury. Mhm. Ale powiedziałeś, że zaczęliśmy od książki o umieraniu i na książce o umieraniu. Na tej jednej scenie kończymy. Tak, dobrze, ale ja tylko bardzo mocno chcę podkreślić, że Jagna czuje się fantastycznie, pokonała chorobę. I takiej zwycięskiej walki wszystkim chorym na nowotwory życzymy z tego miejsca. No i oczywiście zachęcamy do słuchania naszego tytułu tygodnia od poniedziałku o 14.25. Do piątku. Przez cały tydzień będziemy prezentować w wybranych fragmentach książkę Rak i dziewczyna Jagny Kaczanowskiej z wydawnictwa Agora, a książkę czytać będzie pięknie nasza koleżanka Ola Włodarczyk. Bardzo dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Już szykujemy kolejne lektury, a ja szykuję kolejny literacki klasyk. Dzisiaj był Ojciec Chrzestny, ale będzie coś bardzo fajnego, obiecuję Państwu. A ja mam świetne nowości. Do usłyszenia. Do usłyszenia.